Kłębka i sędzia Muszyński. I tak naprawdę to była ważna sprawa w takim kontekście, którym informowały właśnie media o tym, że dochodzi do spotkań pomiędzy prezesem Trybunału Konstytucyjnego a politykami. I druga to jest taka sprawa szersza, pokazująca, że z tym naszym prawem do informacji i jawnością w Polsce nie jest dobrze, bo tak naprawdę my o te kalendarze polityków prowadzimy postępowania sądowe już od 2012 roku. I z roku na rok były coraz gorsze orzeczenia wskazujące, że jako społeczeństwo nie możemy wiedzieć, z kim się spotykają politycy i też najwyższe osoby w państwie. No i rzeczywiście doszło do takiej sytuacji, w którym ten wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego wskazujący, że nie możemy się spotykać, znaczy nie wiemy, z kim się spotykają politycy, złożyliśmy skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ona została przyjęta i zakomunikowana polskiemu rządowi. I naszym zdaniem będzie to fundamentalna sprawa zarówno o tej wiedzy, z kim się spotykają politycy, ale tak naprawdę o granicach jawności w Polsce, tego jak dużej liczby informacji nie możemy dostać. My mamy nadzieję, że rzeczywiście Europejski Trybunał Praw Człowieka zajmie się tą sprawą w taki sposób wykazujący, na ile jako społeczeństwo mamy wiedzę o tym, co robią politycy. Jeżeli są pytania, to nie powiem. Kiedy sprawa w ogóle w tym Europejskim Trybunale? Do kamer patrzymy. Do kamer. W tej chwili jest ten etap zakomunikowania polskiemu rządowi tej sprawy. Dalej będzie to procedowane. Nam się wydaje, na to, że rzeczywiście szybko ta sprawa została przyjęta i skomunikowana, że może dojść w ciągu pewnie najbliższych 2 lat, 3 lat do tego, że dojdzie do wyroku. Rzeczywiście te sprawy w Europejskim Trybunale Praw Człowieka toczą się wolno, ale ważne jest to, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w tej chwili przyjął szybszą ścieżkę dla spraw dotyczących praworządności. A ta sprawa dotyczy praworządności i tego, jakie są relacje pomiędzy władzami czy władzami państwa. Jakie właśnie, czego się spodziewacie, to może być w tym kalendarzu, z kim mogłyby się odbywać takie te spotkania? Znaczy tak naprawdę, bo to co ja powiedziałem, co jest najważniejsze, że my te sprawy polityczne, typu polityczne, polityki mamy już od 2012 roku i od 2012 roku nie dostajemy tych kalendarzy polityków, więc my tak naprawdę nie wiemy, co jest, z kim się spotykają politycy, jak wygląda ten proces decyzyjny. No możemy trochę tego odnieść do tych informacji prasowych, medialnych, dotyczących tego, że rzeczywiście dochodziło do kontaktu pomiędzy sędzią Przyłębską i sędzią Muszyńskim w takim kontekście polityki bieżącej, bym powiedział. No i byśmy chcieli mieć dostęp do tego do tej źródłowej informacji polegającej z źródła informacji, która zawiera o tym, z kim się rzeczywiście spotkamy. Jakiego rozstrzygnięcia się spodziewać? Znaczy naszym zdaniem doszło do naruszenia artykułu 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli wolności wypowiedzi. I mam nadzieję, że Trybunał uzna, że dochodzi do takiej sytuacji, że my jako społeczeństwo nie mamy tych informacji, że jest naruszona możliwość prowadzenia debaty publicznej. To co innego, jakbyśmy mieli rzeczywiście pełną informację, z kim się spotykają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego i że możemy prowadzić na temat debatę, ewentualnie taką kwestię, że to może nie są spotkania, które powinny się odbywać. A z bezpieczeństwem tego dokumentu my nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Znaczy, podobno skargić, możemy się spodziewać, jeżeli chodzi o inny polityków. To znaczy my przeprowadziliśmy kilkadziesiąt postępowań dotyczących kalendarzy i polityków. Zaczęliśmy też od prezesa Rady Ministrów Tuska, minister Wieńkowski. Później te sprawy się toczyły. To była ostatnia sprawa, która zadziała się przed polskim sądem. Też jest ważne, jaki wyrok zapadł Naczelnym Sądem Administracyjnym. Bo Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że już to wszystko jest rozstrzygnięte. Że już nie jest jasne, że dostępu do kalendarzy polityków w Polsce nie ma. Więc to był też dla nas taki impuls, żeby pójść do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jeżeli korzystając z tej obecności, my mamy teraz też sam dostęp do informacji na stronie wielu dziennikarzy, na tej opinii publicznej jest potrzebny do tego, co dzieje się na granicy, czy tutaj jakieś działania państwo będziecie podejmować? To jeżeli, jak tylko powiem pani krótko, my już mamy sprawę dotyczącą tego, że Straż Graniczna powołała się na ograniczenie jawności w Polsce i będziemy to przed sądami próbowali doprowadzić do tego, żeby zostało uznane, że jednak jako społeczeństwo, mimo tych obostrzeń, mamy prawo do wiedzy. Do kamer. Skarg. Tak. Można się spodziewać na miejsce. Dziękujemy bardzo Państwu. Mamy jeszcze materiały przygotowane, gdzie znajduje się informacja z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Także zapraszamy. Tutaj nasza rzeczniczka prasowa rozda.